Neutralność klimatyczna w kontekście innowacji technologicznych to tytuł panelu, w którym udział weźmie nasz kolejny znakomity gość, Zbigniew Warmus, prezes zarządu Synthos SA. Jest Państwa i moim gościem online. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry. Osiągnięcie celu, jakim jest neutralność klimatyczna Unii Europejskiej w 2050 roku, stwarza cały szereg wyzwań technologicznych, przed jakimi staje Europa, gospodarka, Polska, także przed firmą, którą pan zarządza? Tak, oczywiście, że tak. Jak to wygląda, jak Synthos SA zamierza sprostać właśnie tym wyzwaniom? Jaką ścieżkę obieracie? No więc tak, odnosząc się do zagadnienia efektywności energetycznej, to tutaj dwa podejścia. Jedno podejście ze strony naszych produktów i tutaj mam na myśli głównie nasze kauczuki i nasz półprodukt do produkcji materiałów izolacyjnych, czyli popularnego styropianu. Jedno i drugie bardzo dobrze się wpisuje w hasło pod tytułem efektywność energetyczna, dlatego że produkując zaawansowane kauczuki, celem naszym jest, no, mówiąc najprościej, zmniejszenie energii w trakcie jazdy, gdzie wspólnie pracujemy nad tym produktem z producentami opon. Natomiast jeżeli chodzi o materiał izolacyjny, no to nie trzeba tłumaczyć, że izolacja w sposób bezpośredni przyczynia się do oszczędzania energii. I tu również pracujemy nad zaawansowanymi produktami, które znacząco poprawią parametry tego, co dzisiaj nazywamy styropianem. I to od strony produktowej. Natomiast ponieważ jesteśmy producentem i mamy zakłady produkcyjne, mamy również własne energetyki, no to tutaj jest również olbrzymie pole do popisu, szczególnie w zakładzie produkcyjnym w Polsce, który tak jak większość Polski węglem stoi, mam tu na myśli energetykę. W tej chwili to zmieniamy i budujemy jednostkę gazową, która pozwoli wyłączyć nam wszystkie stare kotły, także w sposób znaczący poprawimy tutaj jakość środowiska, w którym żyjemy. No i mamy również wiele projektów związanych z, drobniejszych projektów związanych z oszczędzaniem energii i nad tym bardzo intensywnie pracujemy. Mamy również projekty dotyczące źródeł odnawialnych. Może nie w jakiejś wielkiej skali, ale będziemy budowali własną fotowoltaikę, która będzie zasilała zakłady produkcyjne zarówno w Polsce, jak i w Czechach, jak i w Holandii. No i oczywiście gospodarka obiegu zamkniętego. Tutaj bardzo wiele projektów, gdzie chcemy, żeby udział recyklatów, produktów zbieranych z rynku znacząco wzrósł do roku 2030, no ale nie koncentrujemy się na tym takim celu w roku 2030, tylko oczywiście mamy ten program rozpisany na poszczególne lata i te cele, które chcemy osiągnąć, zaczynając już od roku przyszłego. Co stanowić będzie największe wyzwanie w osiągnięciu tych celów właśnie, pana zdaniem? Konsekwencja w działaniu, tak mi się wydaje, bo to jest zawsze najtrudniejsze. To znaczy bardzo łatwo stawia się cele, które są stosunkowo odległe, natomiast trudniej jest ich realizacją, także konsekwencja w działaniu, jeszcze raz konsekwencja w działaniu. No i trzeba na wszystkie te inwestycje, mówiąc najzwyklej w świecie, zarobić, także to też jest olbrzymie wyzwanie, żeby finansować ten program, bo to nie są tanie rzeczy. No właśnie, a pandemia jakoś wpłynęła na ten plan? No myślę, że w zeszłym roku w jakimś stopniu na pewno, ale to wyhamowanie czy to opóźnienie to jest rzędu paru miesięcy, także w takiej perspektywie, jak na to patrzymy, to nie wydaje się być znaczącym opóźnieniem.
Wspomniał Pan o tych odnawialnych źródłach energii, o fotowoltaice, ale chyba nie tylko, bo też w morską energetykę wiatrową zamierzacie się zaangażować. Tak, zamierzamy się zaangażować, ale to jest projekt dalekosiężny i stosunkowo skomplikowany, głównie ze względu na regulacje, które obowiązują w tym obszarze. Ale tak, mamy również taki plan i również mocno się w to angażujemy. Mamy do tego powołaną specjalną spółkę. Także tu znowu, a może przede wszystkim konsekwencja w działaniu. Rozmawiamy na kongresie 590 niezwykle dużo o inwestycjach w badania i rozwój i o tym, że w niektórych przypadkach właśnie pandemia niestety wyhamowała te inwestycje. Na ile istotne, jeśli chodzi o grupę, którą Pan zarządza, są badania i rozwój i właśnie ten sektor, ta dziedzina? No, myślę, że bez tego elementu realizacja takiego programu jest najzwyklej w świecie niemożliwa, także ma to olbrzymie znaczenie. Badania i rozwój to jest podstawowa kwestia. Tak jak wspomniałem, zamierzamy zmieniać nasze produkty i dostosowywać do tego programu. Bez R&D, bez ludzi, którzy mają wiedzę fachową w tym zakresie, realizacja takiego programu jest niemożliwa. Chciałam jeszcze jeden taki projekt ciekawy i działalność zapytać, bo nie tak dawno Syntos przekazał 80 tysięcy złotych darowizny na rzecz miasta Oświęcim. Tu chodzi o walkę ze smogiem, ale to chyba niezwykle istotne, jeśli chodzi o takie poczucie misji i taką społeczną odpowiedzialność i dbanie o społeczność i miejsce, gdzie działacie po prostu. Znaczy tak, po pierwsze bardzo chcielibyśmy przekazać oczywiście większą kwotę. Niemniej ze względu na sytuację, na otoczenie, na programy, które wymieniłem i które wymagają olbrzymich środków finansowych, zdecydowaliśmy się na taką kwotę. Bardziej właśnie po to, żeby uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i poprawiać jakość tego życia. Natomiast oczywiście mamy świadomość, że chociażby zmiana naszej energetyki z węglowej na gazową, to jest olbrzymi projekt, który po prostu zmieni zupełnie i poprawi jakość życia tutaj lokalnie w Oświęcimiu. Ale tak, jesteśmy zawsze bardzo aktywni, jeżeli chodzi o różnego rodzaju lokalne inicjatywy. No i będziemy, mam nadzieję, jeszcze bardziej aktywni. Mamy tutaj przygotowany również specjalny program w tym zakresie i chcemy uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Grupa Syntos, grupa, która działa na bardzo wielu polach, jeśli chodzi o dążenie do neutralności klimatycznej, o czym rozmawiałam z Państwa i moim gościem Zbigniew Warmus, prezes zarządu Syntos S.A. był z nami. Pięknie dziękuję za rozmowę i za to spotkanie online. Dziękuję bardzo.